Pałac Kultury Zagłębia i Grupa Activo, czyli najzdolniejsze dzieciaki z okolicy, które za moment w przedstawieniu Cztery Żywioły zademonstrują niesamowite umiejętności akrobatyczno-taneczne, ale przede wszystkim wspaniałą historię, która na pewno wciągnie wszystkich widzów. Z czym Wam się kojarzy Activo? Połączenie wszystkiego, magii i prezencji, i tańca, i tej akrobatyki przede wszystkim. Activo to? Rewelacja. Activo? Super zabawa. Activo? Radość. Przede wszystkim z dobrą zabawą. Z tańcem, z dobrą kreacją i pięknymi dziewczynami. Jeden występ tutaj Activo robi ogromne wrażenie. Pewnie nie tylko na mnie, ale na całej publiczności, a efektem tego były po prostu na końcu brawa, owacje w sumie nastojąco, więc to chyba mówi wszystko za siebie. Bardzo piękny występ, niesamowite emocje. Widać trud i pracę włożoną. Także naprawdę jesteśmy dumni z córki i w ogóle z całego zespołu, z całej ekipy. Radość na pewno po występie, no i taka satysfakcja z tego, że się jednak wystąpiło i jest to niesamowite uczucie po prostu. Byłam bardzo dzisiaj pozytywnie zaskoczona występem najmłodszych dziewczynek, bo cudownie też występowały, naprawdę ślicznie. Dużo emocji jest takich ze względu na same żywioły, które już w nas pobudzają. Na pewno świetne akrobatki. Świetnie dobrana muzyka, to trzeba powiedzieć. No i cała koncepcja tego show jest bardzo dobra. Te cztery żywioły, to wszystko się ładnie układa. No i na końcu jest ten finałowy występ, który to wszystko świetnie spaja. Myślę, że to bardzo dobra, bardzo fajna koncepcja, ciekawa. Wam, że wszystko jest warte po prostu takiego poświęcenia, żeby finalnie wystawić jakieś przedstawienie i żeby te dzieci się rozwijały i szły do przodu.